Elektryk się pali! Elektryk się pali, sąsiedzie! Był piękny początek marca. Postanowiłem kupić sobie nową zabawkę. Sprawa wygląda tak, że jeśli jesteście jedną z trzech osób śledzących ten kanał, to wiecie, że jakiś rok temu testowałem tutaj taką przenośną baterię. Odcinek z bateryjką zwyczajnie źle się obejrzał. Konwersja, czyli sprzedaż tych baterii po tamtym odcinku, była na tyle słaba, że firma postanowiła zerwać ze mną współpracę. Dopisać do listy sukcesów roku 2023. Firma EcoFlow nie chce mieć ze mną nic wspólnego. No dobra, ale to wcale nie oznacza, że ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. No, baterie robią strasznie fajne i tego ich produktu używałem przez rok, ale już jakiś czas temu okazało się, że jest zwyczajnie za słaby. Potrzeba mi było czegoś, co ma więcej niż 1 kWh pojemności. Czegoś, co potrafi wysłać więcej niż 8 amperów. Znaczy, no, więcej niż 1,8 kW. Moją smutną historią podzieliłem się z Mariolą i ta znowu coś źle zrozumiała, kupiła mi powerbank na kółkach. Ale ja bardziej myślałem o czymś, co można wstawić do domu. Znaczy, no, to jako powerbank nie jest złe. No, wodę ugotuję, zaraz wam pokażę. Jedziemy z tym. No i ten samochód jako powerbank nie jest zły. Wodę ugotuje, śmieci wyniesie, zakupy zrobi. No ale jakbym miał wybierać, to ja bym jednak wolał coś bardziej mobilnego. Elektryk się pali! Elektryk się pali, sąsiedzie! No i jako odwieczny poszukiwacz okazji wszedłem na Facebooka i zacząłem szukać, czy ktoś ma fajną baterię jako flow do sprzedania. No i powiem szczerze, że ceny tych baterii zabijają, zwłaszcza w wersji Delta Pro, ale znalazł się facet, który sprzeda to za w miarę rozsądne pieniądze. No i facet mieszka 130 mil stąd, więc no, czeka nas podróż, 260 mil. No więc wszystko fajnie, ale w samochodzie nie zostało mi za dużo baterii, więc będziemy przejeżdżali przez Peterborough. Zajadę tam na ładowarkę Ionity. No i przy okazji na Ionity zobaczę, z jaką prędkością ładuje się to coś i czy da się tym ewentualnie w wakacje jechać do Polski. To co, jedziemy? A tak, przecież ja tu wodę zagotowałem. No i kto to teraz będzie pił? Dobra, i ruszamy i zobaczymy, czy przyjedzie więcej niż 15 km. A jeszcze ten, odstawię czajnik, bo zostawię taki, Mariola mi da. Jest tylko jedno ale z tymi samochodami elektrycznymi. Jeśli stacja ładowania Ionity w Peterborough jest zamknięta albo tak jak zawsze zepsuta, to całą wycieczkę szlak trafi. Kurczę, trochę się łudziłem, że skoro jedziemy na Ionity, to włączy się to cholerne podgrzewanie baterii i zobaczę sobie, z jaką maksymalną prędkością ładuje się Kia EV6. Na szczęście wszystko działa tak, jak powinno i bateria się nie podgrzewa. W związku z powyższym spędzimy sobie na tej ładowarce dobrych kilkadziesiąt minut. No i tutaj już klasyczna Ionity, zepsute. Przysięgam, że ze wszystkich ładowarek, na jakich byliśmy, to Ionity jest najgorsze. Wszyscy są naładowani na 100%, wszyscy sobie gdzieś poszli, jedyna pusta ładowarka jest zepsuta. Więc tak jak przy wyjeździe do Polski nie byliśmy przygotowani z tymi kartami członkowskimi, tak teraz mamy już takie trzy, nie wiem, której użyć. $74 za 1 kWh. Brawa dla Kii za naprawdę dobrze rozgrzaną baterię. Przecież my tu do jutra będziemy siedzieli. Dobra, i musiałem zamienić miejsca, bo tam ładowałem się z prędkością maksymalną 67 kW. Może tu będzie lepiej. No więc w dalszym ciągu uważam, że ładowarki Ionity w Peterborough to jest pomyłka. Raz, że samochód w ogóle nie podgrzewa się, kiedy ustawisz je sobie na mapie. Dwa, że wstrętna Unia zmusiła ich w końcu do wprowadzenia płatności kartami. Trzy, że to w ogóle nie działa. No i cztery, czy to na pewno jest Ionity? Brytole to jak coś zbudują, to... A tu nauczka dla pana, żeby nie zostawiać samochodu na ładowarce, bo zepsuje się i nawet nie wiesz. Z typem od baterii umówiłem się na godzinę 21, ale to tak max na 21. Nie przewidziałem, że będę skakał pomiędzy trzema różnymi ładowarkami, żeby uzyskać gówno warte 100 kW.
No dobra, życie. Spójrz, mamo, nie używam rąk! Dobra, no i udało się. Pokażę wam. Kupiłem sobie czołg od EcoFlow. Kupiono od gościa, który jeździł tirem i woził sobie tą baterię między nogami, żeby mu ładowała telefon. Szczerze mówiąc, sprzęt jest w tak okropnym stanie, że chyba przepłaciłem. 34% baterii. W domu sobie poteścimy, nie? Czy to w ogóle ugotuje wodę. A jesteśmy znowu na Ionity. Tym razem bateryjka podsmażyła się jak jajecznica. Może teraz będą jakieś normalne rezultaty. O pani, to jest największa prędkość, jaką do tej pory widziałem. Jeżdżę tą kijanką już dobrych parę miesięcy. No takich prędkości ładowania jeszcze mi nie rozwinęła. Dopierdzielone 48 kWh w 16 minut. W porządku. O kurde, to już dzień? No dobra, przyznam się, że trochę to zajęło, bo po drodze, jak wracałem do domu, napisał do mnie Amazon, że mają specjalne zniżki na ekstra baterie. A ja jestem prosty człowiek, jak widzę napis promocja, to wciskam kup teraz. No i w tych bateriach przywiozłem łącznie 7 kWh energii. Waży to tyle, że chyba pora zapisać się na siłownię. No i raz jeszcze przypominam, ten film nie jest sponsorowany. Chciałbym, żeby był, moja żona bardzo by chciała, żeby był. Ale nie jest. Po co mi dodatkowych 7 kWh energii? No chociażby po to, żeby samochód ładować u Marioli w pracy nie do 100%, tylko do 110%. Bo po kupieniu sobie odpowiednich przejściówek i odpowiednich kabli można to ładować w pracy ze zwykłego słupka. Pokażę wam jak. No dobra, ale wam chodzi po głowie od początku tego filmu jedno pytanie. Czy da się z tego zestawu ugotować wodę na podjeździe? Zaraz sobie zobaczymy, nie? Podłączanie tych kabli z tyłu to ma coś w sobie z łamania rur. Dobra, no to co? To idziemy po czajnik, wodę i podstawkę gotującą. No i dobra, odpalamy baterię, podłączamy czajnik. W sumie nie wiemy, dlaczego o wszystkim mówimy w liczbie mnogiej. Włączamy inwerter. Nadal wszystko robimy w liczbie mnogiej, a następnie włączamy czajnik. Zobaczymy, ile energii zabiera. Jak chcecie podobne eksperymenty przeprowadzać w domu, to kupcie sobie po prostu oszczędniejszy czajnik. Pobór mocy mojej pociechy to jest jakiś skandal. No więc na inteligentnie postawione pytanie, po co mi dwie duże baterie o łącznej mocy ponad 7 kWh, odpowiem, że zawsze chciałem móc gotować sobie wodę na podjeździe. A ja się śmiałem, kiedy podczas pandemii Boris Johnson mówił: kupcie sobie oszczędniejsze czajniki. Zaoszczędzicie dzięki temu 10 funtów rocznie na prądzie. Boris Johnson, wizjoner, jakiego nawet nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy. Jak to czytać? Czajnik grzeje w tej chwili ponad 2,5 kW. Ponad 1 kW pobierany jest z dodatkowej baterii, żeby się ta bateria nie wyczerpała. I mogę sobie ten proceder uprawiać ponad 2 godziny. Sąsiedzie! Nie tylko samochód się pali, ale i baterie teraz się palą. No czyli co, no ciekawość zaspokojona, nie? Wodę ugotuję. No dobra, ale czy da się z tego zestawu na przykład naładować samochód? A, no ciekawe pytanie. Sprawdzimy to w następnej kolejności, bo 7 kWh to jest jakieś 10% baterii tego samochodu. Całkiem niedawno od jednego z upadłych kierowców elektryków kupiłem sobie bardzo fajną domową ładowarkę. I w sumie jakoś tej ładowarki niespecjalnie była okazja przetestować, więc co, zobaczymy sobie, nie? No i zabawa powinna być całkiem prosta, wystarczy wsadzić wtykę. Dobra, i co tu mamy? Samochód ładuje się z prędkością 2,8 kW. Gówniana ładowarka firmy Ładowarka też mówi o 2,8 kW. Nawet samochód krzyczy 2,8 kW, czyli można sobie w ten sposób 10% baterii w samochodzie podładować. A te 10% w przypadku tego samochodu i w przypadku mojej ciężkiej nogi, takiejś
25-30 mil dodatkowego zasięgu. Czyli spokojnie można te urządzenia traktować jako dodatkowe dwa kanistry na paliwo. Dodam tylko, że gdyby ładowarka była 16-amperowa, to samochód ładowałby się z prędkością 3,6 kW, więc byłoby jeszcze szybciej. No to co, ładuj się, moja droga, ja sobie tutaj cierpliwie zaczekam, bo w sumie i tak nie mam dokąd iść. Aha, no i koniecznie, ale to koniecznie wklejajcie mi w komentarzach link do filmu, ale zobacz, pan Powagowani powiedział, koniec elektrycznego szaleństwa. No więc powiem to jeszcze raz, ale to już tak dla naprawdę prawdziwych oporników. Ja nikogo nie namawiam, żeby sobie takie coś kupował. Po drugie, tak, widziałem ten film i powiem wam, że troszkę inaczej odbiera go osoba, która nigdy nie jeździła samochodem elektrycznym lub nigdy nie potrzebowała samochodu elektrycznego. A inny jest odbiór ze strony osoby, która prawdopodobnie auta od teraz ładować będzie już zawsze za darmo. Jakiś czas temu zarzekałem się, że na tym dachu nigdy w życiu nie będzie paneli fotowoltaicznych. Może będą. A jak już się pojawią, to wtedy zgram je sobie z ładowarką samochodową, którą zainstalował pan ruch oporu. Sława Ukraina. No i wtedy bezpośrednio ze słońca do baku. No i na pewno z mocą trochę szybszą niż 2,8 kW. Aha, no i jeszcze ciekawostka dla wszystkich, którzy lubią walać się po publicznych stacjach ładowania samochodów. Słyszałem, że Tesla udostępniła część swoich ładowarek dla chociażby Koreańczyków. No więc jakby to powiedział Adbuster, zanim jego kanał nie grzmotnął zębami o ziemię, sprawdźmy to. Patrzcie, co Benefit znalazł. Znalazłem najnowsze ładowarki Tesli. To są chyba wersje 4.0. I one mają, zdaje się, już wbudowane czytniki kart. No i dobra, zaraz sobie sprawdzimy, czy narzędzia pana Elona Muska naładują nasz samochód. A tak w ramach ciekawostki, to najbliższe ładowarki Tesli, które są w stanie naładować samochód inny niż Tesla, znajdują się bardzo daleko od Bostonu. No to w skrócie, zobaczymy, czy to jest w stanie naładować to. To są już ładowarki z CCS-em. A teraz uwaga, wkładam przewód Tesli w koreańską kiję. Ciekawe, czy pierdolnie. W tych najnowszych ładowarkach Tesli wystarczy po prostu przyłożyć kartę. 51 pi za 1 kWh. Ładowarki Tesli są dużo tańsze niż wszystko inne, łącznie z Ionity. System error. Ładujemy się z ładowarki Tesli. W świecie elektryków popełniłem olbrzymi błąd i nie nagrzałem sobie baterii przed przyjazdem tutaj i dlatego ładujemy się całkiem wolno. Nie wiem jak wam, ale mi te ładowarki kojarzą się z PS5-kami. Panie Elon, naprawdę nie da się zimnej kij szybciej ładować? Ja wcale nie mówię, że mieszkam na Zadupiu, ale najbliższą ładowarkę Tesli zdolną naładować Koreańczyka mam 71 mil od domu. W porównaniu z tym, ile prąd kosztuje w domu, a zwłaszcza taryfa nocna, to opłata za 1 kWh na ładowarce Tesli to nadal śmiech na sali, ale mimo wszystko jest tutaj dużo taniej niż gdziekolwiek indziej. Wychodzi na to, że żeby ładować się taniej, muszę jeździć 71 mil od domu. Najdroższe kilowatogodzinki sprzedają chyba na stacjach BP Pulse. Tam chodzą prawie po 1 funcie za sztukę. A w ogóle to mam takie pytanie, gdzie oni postawili te ładowarki Tesli? Przecież to wygląda jak jakiś cmentarz samochodów. To na przykład wygląda jak kościół. Tylko w Anglii każdy budynek wygląda jak kościół. To, co sobie naprawdę fajnie pomyślano w nowych ładowarkach Tesli, w tych w wersji czwartej, to to, że kabel jest wreszcie długi i tak naprawdę mogłem zaparkować tutaj, bo kabel by do wlewu sięgnął, do wlewu paliwa. Okej, w 20 minut wrzuciłem 28 kWh. Zapłaciłem za to 14,5 funta. No nie najlepszy rezultat, przynajmniej jeśli idzie o szybkość ładowania, bo jeśli idzie o cenę, to jest okej. No i na sam koniec jeszcze kilka małych ciekawostek. Ponieważ jest to naprawdę potężny czołg energetyczny, istnieje w jego przypadku coś takiego jak fast charging. A więc podobnie jak w samochodach elektrycznych, można to ładować przez pokładową ładowarkę albo ładować bezpośrednio baterię, która jest w środku. Baterię ładuje się przez ten port i wówczas moc ładowania takiego sprzętu wynosi 3,2 kW. Tak więc niecałe 3 godzinki, w zasadzie to niecałe 3 godzinki u Marioli przed pracą, przed darmowym słupkiem, i taki 7-kWh zestaw jest naładowany do pełna. Tak więc na pytanie, jak wygląda samochód elektryczny naładowany w 110%, odpowiedź w tych czasach wygląda tak. Plus ugotowana woda. A dodatkowo da się z tego zestawu wyprać brudne ubrania, wysuszyć mokre ubrania, co nieco dorzucić potem do samochodu, a na sam koniec szybciutko naładować to z domowej ładowarki. A może rzucić to wszystko w pizdu, przesiąść się z powrotem na diesla i przestać odpierdalać. Ciekawy wszystkiego sąsiad zapytał mnie przed chwilą, co na moim podjeździe robi samochód podłączony pod jakieś dziwne skrzynki i czajnik z zagotowaną wodą.
Nie wiem. No i podobnie jak w przypadku innych baterii tej firmy, wszystko można też sprawdzać sobie online. Tutaj pokazuje, ile mocy samochód kradnie z baterii. Tutaj pokazuje, ile jedna bateria kradnie z drugiej baterii. Natomiast tutaj wyświetla się, jak długo te obie baterie wytrzymają proces ładowania samochodu. No ładne cacko! Przyszłościowa Kia doskonale wie, aby wszystkie ostrzeżenia o samozapłonie pisać nie tylko po angielsku, ale też po arabsku. Aha, panie Emilu, koszt budowy. Teraz specjalnie coś dla pana. Dzięki tym bateriom, bez żadnych przedłużaczy, ja też mogę nawalać 3-kilowatową grzałką w beton. Tylko ja idę o krok dalej. Na moim podjeździe nawalam grzałką w czajnik, żeby szybciej gotowo wodę, bo będzie cieplejszy. No, ale od razu jak przyjemnie, od razu na dworzu robi się cieplej. Tak. A da się jeszcze 5... Nie. Okej. Dobra, starczy tego nagrywania na podjeździe u znajomego. Wsiadam w dieselka i spadam.